Witam się, Damian Jabłka, witam Was na kanale Planetarium Śląskie. Dziś powiem Wam kilka zdań o truskawkowej mini pełni i właściwie z czym to się je. Zapraszam. Noc z piątku na sobotę będzie rozjaśniona blaskiem księżyca. Nasz naturalny satelita będzie blisko pełni, która nastąpi o 15:10 w piątek. Pełnia zdarza się co miesiąc. Co w niej więc wyjątkowego? Ta najbliższa pełnia będzie wyjątkowa, ponieważ księżyc w trakcie niej będzie wyjątkowo mały. Orbita księżyca jest mocno spłaszczona i jego dystans od Ziemi zmienia się w trakcie obiegu w sposób ciągły, od największego w apogeum do najmniejszego w perygeum. Możemy to zaobserwować jako małe zmiany rozmiaru tarczy księżyca w trakcie jego obiegu. W ciągu tego obiegu księżyc przechodzi także przez cykl faz. Okres od pełni do pełni trwa dokładnie 29 dni, 12 godzin i 44 minuty. Zaś okres od perygeum do perygeum to 27 dni, 13 godzin i 19 minut. Widać, że te okresy nie są sobie równe, więc nie zawsze księżyc w pełni jest najdalej albo najbliżej od Ziemi. Tym razem księżyc będzie blisko swojej największej odległości, w trakcie gdy będzie w pełni, co zaowocuje jego nieco mniejszym rozmiarem niż w przeciętnej pełni. Co ciekawe, najbliższa pełnia, w której księżyc będzie mniejszy, nastąpi dopiero 22 października 2029 roku. A dlaczego ta pełnia będzie truskawkowa? Księżyc nie zmieni swojego koloru na czerwony. Takie zjawisko ma miejsce podczas zaćmienia. Co prawda w trakcie pełni księżyca wschodzi on w momencie zachodu słońca, a zachodzi w momencie wschodu. Stąd też jego tarcza podczas wschodu czy zachodu będzie poczerwieniona, ale z tej samej przyczyny, z której słońce czerwienieje blisko horyzontu. Jednak taka sytuacja ma miejsce w okolicach każdej pełni. Nazwy kolejnych pełni księżyca, a także całych miesięcy, miały pomóc kolonizatorom Ameryki Północnej w lepszym orientowaniu się w częściach roku. Nazwy te zaczerpnięto od rdzennych plemion Ameryki Północnej. Tę czerwcową nazwano truskawkową, bo w jej okolicach następowały zbiory truskawek. W Europie pełnia ta bywa nazywana różaną albo gorącą, ale nie są to nazwy tak rozpowszechnione jak za oceanem. Niemniej jednak, gdy tylko pogoda pozwoli, spójrzmy na księżyc, zajadając się truskawkami w formie, jaką tylko lubicie najbardziej. Cześć!